Siema, siema mordeczki. Dzisiaj ponowne okoniowe szaleństwo. My już z Tomkiem skończyliśmy wędkowanie. Zobaczcie, co się udało złowić, jak i dlaczego. Tomek przyjechał do mnie, kawał drogi i świata przemierzył, żeby tutaj właśnie ze mną połowić. Jak to wyszło? Z jakimi efektami? Zobaczcie sami. Zapraszam Was do kolejnego materiału złowienia okoni na ultralighta. I to dodam, że fajnych jesiennych okoni. Zapraszam do oglądania. Tutaj mam świeżą dostawę kiełbi i świeża dostawa była również, moi drodzy, kogutych raczków i będziemy to testować. Przede wszystkim też testuję nową plecionkę, ale to będę Wam jeszcze o tym zaraz mówił. Będziemy chcieli dojść, Tomek dzisiaj jest ze mną, będziemy chcieli dojść na moją ulubioną miejscówkę. Woda jest trochę wyższa niż standardowo, ale widzę to, że jest bardzo dużo ludzi, dużo więcej niż ostatnio. Ponton, łódka, akurat ponton stoi mniej więcej tam, gdzie ja rzucam zwykle. Trochę nie bardzo. Na brzegu się zrobiło bardzo dużo ludzi, fama poszła pewnie, że zaczynają się jakieś sensowniejsze brania. No nic, zobaczymy. Wschód słońca za chwilę. Wbijamy do wody. Mam wrażenie, że będzie podobnie jak ostatnio, czyli że nie będą brały mega jak szalone, tylko bardziej spokojnie, z tego względu, że po wodzie nie widać takich spławów agresywnych i uderzeń o koni jak ostatnio, ale zobaczymy. Najgorzej, że ten gość stoi centralnie tam, gdzie ja chciałem, kurde, rzucać. Co zrobić? Oj, ale ta plecioneczka, piękna sprawa. Plecionka Favorite Arena. Opisana jest jako, o ale było branie, jako 009. Jest to plecionka do 6 LBS-ów. Myślę, że śmiało można powiedzieć, że odpowiada takim 005, 006, takich standardowych, że tak powiem, producentów. O, tutaj widać ewidentnie, o kurczę, jak okoń tu żeruje. Jak się poda takiemu okoniowi, to jest od razu branie. I tak to zazwyczaj bywa. Spróbuję ją podać jeszcze raz. Tutaj miałem branie trochę z lewej. O, teraz będzie dobrze. I siedzi. Widzicie? Trzeba obserwować wodę, bo jak okonia żerują, to trzeba tam mniej więcej podawać. No i taki 18. Osiemnastaczek, może 17. Cyk do wody. No a wracając, to mówię, zarąbista jest ta plecionka. Ona odpowiada właśnie takim 006, 005 innym. Bardzo gładka, fajnie daleko lata, jest cichutka. O, jest, siedzi. A, był. Dobra. Próbujemy zacząć łowić te większe okonie. Trzeba będzie zlokalizować, gdzie one dzisiaj stoją. Nie będzie to proste przez to, że no, na jednym z miejscówek właśnie stoi ten oto... O, siedzi. Ten oto pan. Jeszcze na spławik, czy na jakiś inny shit. O, tu nieduży okonek, a świruje. O, najmniejszy jak na razie chyba. 16. Tyk, opsa. Właśnie miałem też plan tu przyjechać z pontonem, ale obawiać nie do końca tam płciznę tutaj, gdzie stoję i mogę robić to z brzegu. Ale strzał. Tylko robić to tam kawałek właśnie dalej. Wydaje mi się, że tam jest lepsza miejscówka jest. A przynajmniej tam widziałem, że na tych okoniach zrobią szczupaki i to jest fajne. No i ładny okoń. Znaczy ładny, no ładniejszy. O, oki już 20 z plusem. O, taki 24. Ładna rybka. Fajne, lekkie puknięcie. Bardzo sporządny, bardzo spokojny. Opa! Tamtą stronę i za tym facetem też w dół, nie? Zostawiłem na chwilę.
Opa. No, tak to wygląda. Ups. Tomek ma rybę. Opłacało się jechać 2 godziny. Jest, zassał z dna ładnie. No ten też taki, o. Też gumka zassana fajnie. Tutaj pyknięcie było delikatne. Zacięcie w odpowiednim momencie i takie ryby. Ops. No dzisiaj taka pogoda, że fajnie można na igromóweczkę. Jest ryba. O, taka zacniejsza chyba. Taki zacniejszy. Ty, no ale na tej gramówce to zasysa elegancko. O, że jak? Inne ryby na tych cieńszych. No patrzcie, jaki przyjemny ryb. No i kiełbik piąteczka na główce gramowej, zassany elegancko. O, już, już, ale kurczę, ładnie się zapiął. Mocno. O, i taki okonek. Hops, 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 hops. Wracaj do wody. Dzięki, że wpadłeś. Ops. I siedzi. Ojejku, jejku, jejku, jejku. Inny kolorek, również jak widać skuteczny. Oddaj, o. Jest ryba! Okołonek nieduży, na raczka. No, jest taki przyjemniejszy, sportowy, bo nie ma garba wielkiego, tylko jest jak delikatnie zapięty. Czy tylko tak wygląda? O, delikatnie. Hop! Na takiego ciemnego Raczesława. It's crazy fish. No ja wyskoczyłem ze swoim standardowym zestawem okoniowym, czyli Arionik, do tego Stradik, nowa plecioneczka z Favorita, Favorit Arion, tfu, Favorit Arena 009. A tfu! Ogólnie rzecz biorąc, to jest plecionka, która odpowiada... Możesz mi nie przeszkadzać? Próbuję tutaj powiedzieć coś. Ubierasz się, to się ubieraj. Do 3 kg, 6 lbs-ów. Tak to wygląda zestaw. Pięknie to lata. A Tomek ma tutaj... Co on tutaj ma? Favorit Professional. Kołowrotek Sahara. Plecioneczka... Co to jest za plecionka? To jest żyłka? Jakiś warivas chyba. Zdaję od ciebie. Wędka jest do gram 7. 220 cm. Do 8 gram, kłamco. 8? Tomek wiedza z
twojego własnego osobistego sprzętu na najwyższym światowym poziomie. Jak wiesz, dobrze porzuciłem takiego typu sprzęty w ostatnim czasie, więc... Dlatego dobrze, że wróciłeś do żywych. Ale ogólnie... bardzo miły dzień dzisiaj. Fajny dzień, tak. Tomek przyjechał, to już jest dobrze. No, może tak być. Jest. Tak. Okonek bardziej bym powiedział niż okoń. No, coś tam... Pik. Tylko zerknę, czy tam na pewno nikt nie ma rzucony, wiesz? To co, my staliśmy w tej wodzie zimnej? Jakiś ładniejszy? Ładny okoń. Tomek ogólnie chyba zapomniał, jak się łowi ryby, no. Patrzcie, okoń 20-centymetrowy, a Tomek się z tym sro, jakby nie wiem, co było. No ile? Grube 30 mm. Tomek, ty amatorze. A ja bym, to jest ładna ryba już. Silny, mięśniony okoń. Siedzi. No mówiłem właśnie, bo tam z płytkiej wody zeszły całkiem. Może się i większe trafią, może założymy potem większą gumę. I smuk. U Tomka to samo. A ty już w ogóle w inne miejsce rzucasz. Co? Się przeniosły ewidentnie. Jest. What the fuck? No bo widziałem właśnie, że tu coś się dzieje. Super, dobry skill. 3 rzuty, 3 ryby. Zobaczymy, co Tomek utrzyma tendencję. Także te rybki są małe, ale zabawa jest przednia. I pyk do dziury. O, rzuciłem trochę bardziej w prawo. Nie wiem, czy będę miał ryby. No. Jest. Ładny, no ten już taki 25-6. Dublecik. Ładny. Ty, trzeba rzucać dalej może. No. Łaj, ale ryby, Tomek, łaj! Ładna ryba, no. No ta dwoja wędka jest do Twitcha, ona jest fajna, sztywna, szybka. Nadaje się. Jest. Tak? Tomek w ogóle nie zacina tych ryb, to jest beka. O, też trochę taki podwiększego. No, przecież ja 5. rzut, 5. ryba. Ty 4. rzut, 4. ryba, nie? Ja pierdzielę. Mówię, z płytkiej wody wyszły, trzeba było je tu poszukać i... Opsa, się udało znaleźć. Holender poplątało mi się, skill mi spadnie. No tak. Ja miałem szybsze prowadzenie, dlatego mam jedną rybę do przodu. Kurna, ochlapała mi okulary. Oj, rzuciłem w ogóle teraz gdzie indziej. To tu mogę nie mieć brania. Tak? Czy ja widzę, że one tu chodzą jeszcze tam nawet i po prawej sporo. Jest taki pas ładny. Dziadek jeszcze płynie. Nie widać go, ale słychać. Co? Moja też. Był? Tu już jest wyjście ze spadku, nie? Jest. O! Ty! Ty straszny wariat, tam się coś dziwnego wydarzyło chyba. On jest chyba podpięty, wiesz? Tak. No akurat tutaj tak niemiły temat. Chodź tu, no. Ciężko go podebrać. Stój, gostek, już tak.
Jest? O! No ryba. Okoń. Ole, ale miałem jest, poprawił. Ale strzał taki, powiem ci, zacny, nie? Nie. No weź to licz, mierz to chwilę. Gdybyśmy mieli tutaj tak to robić. No tylko z początku miałem więcej. Na kiełbika, nowego, świeżego, wczoraj odebranego wieczorem od Piotrka. Taki owsik, kolejny fajny. Teraz zmieniamy na raczki. Ładny strzał. Nie, to jest cały czas ten. Raczek. Nimble. I tak zasysają, że człowieku sama główka wystaje, zobacz. Kolejna ryba na raczka Nimble 4 centy. Fajne, mocne, kurde, uderzenia. O, zobaczcie sobie. Raczek trochę teraz już zmasakrowany. I okoń. Ale ładne kolorki takie. Złotawe, coś tego. Fajne. O Jezu, jak szarpie, o Jezu, Jezu. Patrz, jakiś szwariat. Opa. Ładnie zapięty tutaj za nosek.
Cyk. Może zmienimy kolor. Bo taki bardzo delikatny. Ten taki, co nie lubiłeś tego prowadzenia takiego powolnego. O! Patrz, zmieniłem kolor. Jakiś golden beer i od razu ładniejszy. Może pomyliłem ewentualnie nazwę tego koloru. To jest coś z piwem na pewno, ale czy to było golden, kurde? Co? Lager. No nie frygaj się, tylko fotę ci zrobię, no. Tak delikatnie zapięty, że... Tak, wielkość przynęty, trochę kolor. No i panie, technika prowadzenia. Duży okonek, ale bardzo przyjemny. No wywózka. Siedzi. I na raczej słabo. A ty co masz założonego? Chcesz, Czesława? Chcę zaraz zobaczyć, co ja mam. Ale piekielny strzał. Mała ryba, tylko mnie ma... Znaczy no mała, taka przyjemna. Na riperka zmieniłem. Na riperka? Tak. Nie to, że go właśnie wyjąłem na agrawkę. Coś mu się tutaj... O. Taki op. Nieduży zwierz. Jest rybka na odchodniaczka. Rozchodniaczek tak zwany. Opa. Taka rybka pod dwie dyszki. Czymś przywaliła czołem w coś. Kurde, ale zassał. Powolutku, operacja na otwartym sercu. No i już mogę być chirurgiem, wszystko jest. Leć do domu. Bye bye. No i cóż, my z Tomasem, chodźmy tu. Z tym oto gadziną zakończyliśmy wędkowanie na dzisiaj. Jak było, Tomek? Rewelacja. Warto było przyjechać. Jak ci się podobało dzisiaj? No, zaskoczyłeś mnie tym miejscem. Nareszcie. Czyli udało się zaskoczyć Tomka. Tak jak było i tak jak łowiłeś wcześniej, tak się wydarzyło i dzisiaj. No, chociaż była dzisiaj chwilę grozy, bo na miejscówce bardzo szybko się skończyły brania i jakieś tam efekty, więc myśleliśmy, że będzie lipa, ale potem zmieniliśmy miejscówkę. Czuję oko przewodnika, wypatrzył no spławiające się ryby żerujące, tak jak... Ogólnie okonie widać było ewidentnie, no i... prawie że, ogólnie było widać, że ryby się przesunęły na głębszą wodę, trochę w inne miejsca. Poszliśmy tam i na dobrą sprawę pierwszych 10 rzutów to była ryba non stop, nie? I to takie jakościowo też fajne ryby. Tak, fajniejsze ryby niż tutaj, także bardzo fajnie. W każdym razie bardzo wam dziękujemy za oglądanie tego materiału. Ja tobie Tomek dziękuję bardzo, że przyjechałeś. Dzięki. Że ci się chciało, że połowiliśmy razem. Myślę, że dzień jak najbardziej na plus, fajne okonie siadły, wędki odświeżone, przynajmniej u Tomka, bo bidulka trochę już chyba leżała. No, łożyska tam się ruszyły w końcu, bo no. Dawno nie używam. Dokładnie, także bardzo, bardzo pozytywnie. Jeśli wam się spodobał filmik, to co Tomek? Łapa w górę. Tak jest. I co, jeżeli jesteście nowi na kanale, to co Tomek? Sub na szaro i dzwoneczek. I wszystko w temacie, Tomek wie, o co chodzi. To jest prawdziwy menadżer. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia na kolejnych materiałach. Strzałeczka, cześć. Cześć.